Dzień dobry, szanowni państwo. Ja nazywam się Filip Dudek i jestem młodszym inżynierem aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Dzisiaj chciałbym pokazać państwu, jak rozwiązywać wszelakiej maści problemy inżynierskie w środowisku MATLAB. Gwoli wstępu chciałbym opowiedzieć państwu nieco więcej o produktach, które pochodzą od firmy MathWorks. Przede wszystkim są to dwa pakiety oprogramowania, MATLAB oraz Simulink. MATLAB jest to język programowania pozwalający na rozwiązywanie wszelkich problemów, takich jak na przykład obliczenia matematyczne, statystyka, optymalizacja. Pozwala także na tworzenie aplikacji, takich zwykłych aplikacji otwierających się w osobnych oknach, wykorzystując przy tym funkcję właśnie MATLABa, a także pozwala na dostęp do baz danych oraz raportowanie różnego rodzaju numerycznych informacji. Do tego MATLAB jest często wykorzystywany w zagadnieniach takich jak na przykład obliczenia finansowe, czy także biologia i obliczenia w biologii. Simulink jest to pakiet, który jest stworzony na bazie MATLABa i pozwala na tworzenie algorytmów i prototypowanie systemów sterowania przy użyciu schematów blokowych. Jest to taki dosyć prosty sposób i prosty sposób wyrażania modeli dla osób zainteresowanych systemami sterowania, ponieważ nawet i tworząc modele na tablicach czy na kartkach papieru, używamy w tym do stworzenia tego schematów blokowych. Simulink pozwala na modelowanie na bazie zdarzeń, czyli na przykład tworzenie maszyn stanów, na modelowanie fizyczne obiektów typu robotów czy pojazdów, na symulacje i testowanie w czasie rzeczywistym, weryfikację, testowanie i walidację oraz generowanie raportów z tych testów. Dzisiaj chciałbym państwu opowiedzieć nieco więcej o języku programowania MATLAB, ponieważ jest to taki podstawowe narzędzie, które możemy wykorzystać, by rozwiązywać nasze problemy inżynierskie. Zanim zacznę jeszcze pokazywać państwu przykłady rozwiązywania problemów, chciałbym pokazać państwu darmowe źródła do nauki MATLABa, które są dostępne w internecie. I pierwszym z takich źródeł jest na przykład strona internetowa mathworks.com i tutaj podstrona MATLAB Academy, która pozwala i zawiera tutaj bardzo szeroką gamę darmowych kursów, tak zwanych self-paced, czyli możliwych do rozwiązania we własnym czasie, we własnym tempie. To są kursy, które poruszają tematyki od takich początkowych zagadnień podstawowych typu właśnie MATLAB OnRamp, który wprowadza nas w podstawy MATLABa, czy także Simulink, który wprowadza nas w podstawy Simulinka, ale także takie moduły jak na przykład Machine Learning OnRamp, obrazujący w jaki sposób możemy rozwiązywać problemy związane z uczeniem maszynowym w MATLABie, Deep Learning OnRamp, czy też na przykład przetwarzanie obrazu i tworzenie systemów sterowania. Kolejną stroną jest strona matlab.mathworks.com. Jest to MATLAB Online, jest to taka forma aplikacji MATLABa, która pozwala nam na korzystanie z MATLABa, tworzenie skryptów, live skryptów i wszelkiego rodzaju programów bez konieczności instalowania MATLABa na naszym własnym komputerze. Jesteśmy w stanie skorzystać z tego MATLABa na dowolnym komputerze, o ile tylko jesteśmy zalogowani w witrynie mathworks.com i stworzone skrypty w tym MATLABie online zapisywane są na naszym wirtualnym dysku na stronie MathWorksa, które później możemy te skrypty przekazywać pomiędzy różnymi komputerami i uruchamiać je dokładnie tak, jakby to była zwykła aplikacja MATLABa. Dla osób, które chcą się nauczyć nowych zagadnień z dziedziny matematyki czy na przykład innych dziedzin nauk, istnieją takie strony, jak na przykład pokazana tutaj na wideo, która pozwala na naukę rachunku różniczkowego i na naukę rachunku różniczkowego i analizy matematycznej przy użyciu MATLABa. Znajdują się tutaj darmowe materiały pochodzące z różnych uniwersytetów, między innymi w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, w jaki sposób rozwiązywać zadania z analizy przy użyciu MATLABa. Są to
to stworzone przykłady bezpośrednio dla osób, które chcą nauczyć się tych tematów związanych z analizą matematyczną i chcą wykorzystać w tym celu MATLABA, który zawiera szereg narzędzi ułatwiających to zadanie. Dla osób zainteresowanych mechaniką także znajduje się taka darmowe szkolenie, darmowa książka, w której tłumaczone są pojęcia z dziedziny mechaniki i pokazywane w tej książce przykłady tworzone są przy użyciu skryptów MATLABA. Na samym początku chciałbym pokazać Państwu skrypty tworzone w Live Editorze. MATLAB generalnie jest językiem programowania, który służy wielu zastosowaniom i jako język programowania powstawał. Od wielu już lat powoli się to zmienia i pojawia się coraz więcej interaktywnych aplikacji, które wykonują dokładnie te same rzeczy, tak jakbyśmy samodzielnie pisali ten kod, jednakże nie musimy pisać tego kodu już indywidualnie. Skrypty tworzone w Live Editorze pozwalają na łączenie ze sobą treści zarówno tworzonego kodu, jak i treści tekstowej, która na przykład objaśnia, w jaki sposób do takiego kodu doszliśmy, czy objaśnia pewne tematy związane z leżącą pod spodem nauką, czy to fizyką, czy matematyką, bądź innymi dziedzinami. Dodatkowo do skryptów tworzonych w Live Editorze możemy dodawać na przykład także obrazy, czy innego rodzaju grafiki i następnie takie skrypty możemy wyeksportować do znanych każdemu formatów typu PDF czy bezpośrednio już do na przykład formatów z obrazu, dzięki czemu taki skrypt może przeczytać każdy i taki skrypt mógłby stać się de facto sprawozdaniem na przykład z przeprowadzonych obliczeń czy z przetworzenia jakichś badań. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu przykład takiej opcji jak Live Editor Tasks. To są takie wizualne aplikacje okienkowe pozwalające na wykonywanie wielu działań, które normalnie musielibyśmy napisać przy użyciu kodu, przy użyciu składni języka MATLABA, ale jesteśmy w stanie to zrobić w sposób ręczny, klikając odpowiednie opcje. W tym przykładzie będziemy czyścić w cudzysłowie pewien zbiór danych z na przykład wartości odstających czy z brakujących danych. Tutaj na początku tworzony jest wektor tych danych, który zawiera w sobie jakieś wartości odstające oraz niektóre wartości są tak zwane none, czyli not a number, czyli są po prostu brakującymi wartościami. Na samym początku przy użyciu create plot task stworzymy wykres tych naszych danych. Jak Państwo mogą zauważyć, znajduje się tutaj bardzo szeroka gama tych wykresów, które możemy tworzyć w MATLABie i to wszystko przy użyciu tej aplikacji okienkowej. Tutaj został wybrany tak zwany scatterplot, gdzie tutaj dodatkowo został wybrany symbol tego markera, który także możemy sobie zmienić, żeby był na przykład, powiedzmy, że na przykład kwadratem. I po chwili, po odświeżeniu się tego skryptu, widzimy, w jaki sposób nasza zmiana wpłynęła na cały ten wykres. Moglibyśmy stworzyć na przykład nie wykres punktowy, tylko na przykład wykres, który wszystkie te punkty łączy ze sobą jedną linią. Tylko musielibyśmy zamienić tutaj osie ze sobą. No i widzimy, że akurat w tym przypadku nie jest to najlepszy wykres do zobrazowania tego problemu, który próbujemy rozwiązać. No natomiast widzimy, że znajdują się tutaj takie pewne nieciągłości. To są te nasze brakujące dane, o których wspominałem i z którymi będziemy chcieli sobie w jakiś sposób poradzić. Na samym początku zajmiemy się właśnie wypełnieniem tych brakujących wartości. Musimy znaleźć wszystkie wartości, które nazywają się, określone są jako not a number i coś z nimi zrobić. Podajemy nasze dane, jakich używamy, jest to wektor data. Podajemy dane, które znajdują się na osi x i możemy jeszcze podać, jakie są opcjonalne wskaźniki, które pokazują nam, że jakichś danych brakuje. W tym przypadku użyjemy domyślnych. Możemy użyć jednej z kilku metod, na przykład wypełniania tych brakujących wartości.
Możemy na przykład usunąć te brakujące wartości całkowicie z naszych danych i pozostawić tam właśnie puste pola, bądź też możemy nie robić nic. My chcemy wypełnić te brakujące wartości przy użyciu jednej z wielu metod i my akurat w tym przypadku użyjemy interpolacji liniowej. Widzimy tutaj na stworzonym automatycznie wykresie, że brakujące wartości zostały zastąpione tutaj gwiazdką. Ta wartość, która tutaj została wpisana, została obliczona przy użyciu właśnie interpolacji liniowej na podstawie pozostałych danych istniejących już w tym zbiorze, dzięki czemu powinna ona pasować do tego naszego zbioru danych. Kolejnym zadaniem, które wykonamy, będzie pozbycie się wartości odstających. Tak jak spojrzymy sobie na nasze dane, widzimy, że zdecydowanie znajduje się kilka wartości, które znacznie odstają od pozostałego przebiegu tej naszej funkcji. Być może są to jakieś pomiary z czujników i tutaj w tych szpilach wartości być może powstały jakieś zakłócenia i czujnik został zakłócony, jego odczyty zostały zakłócone i podał nieprawidłową wartość. Także chcielibyśmy pozbyć się takich danych, gdyż one znacząco zaburzają naszą analizę statystyczną i gdybyśmy chcieli na przykład później dokonywać zadań związanych z uczeniem maszynowym, no takie wartości odstające znacząco utrudniłyby naukę takiego modelu uczenia maszynowego. Ponownie podajemy, jakich danych używamy, na jakich danych chcemy pracować i co chcemy zrobić z tymi naszymi wartościami odstającymi. Możemy je ponownie usunąć, ale no, wygenerowałoby to pewne puste miejsca w naszym zbiorze danych. Możemy także na przykład wypełnić te wartości, czyli zamienić je na wartości, które będą znacząco lepiej pasować do reszty naszych danych. I ponownie możemy tutaj użyć jednej z wielu metod. Możemy na przykład chociażby użyć jakiejś stałej wartości, wpisać im stałą wartość, którą będą przyjmować te wartości wcześniej odstające, czy też na przykład użyć wartości punktu znajdującego się najbliżej tych danych, czy też użyć różnych metod interpolacji. My użyjemy liniowej interpolacji. Następnie w jaki sposób zdefiniujemy, czym są te wartości odstające? Tutaj istnieje kilka metod definicji, czym taka wartość odstająca jest i możemy się tutaj posłużyć na przykład medianą, średnią, czy na przykład kwartylami, bądź ruchomą medianą, czy ruchomą średnią. My użyjemy tutaj opcji z medianą i podajemy, że jeżeli dany punkt jest poniżej 3 odchyleń standardowych od tej naszej mediany, no to traktujemy ten punkt jako wartość odstającą i wykonujemy na nim tą operację określoną w punkcie wyżej. I możemy oczywiście wyświetlić te dane. Widzimy, że nasze dane są narysowane niebieską linią. Czarnymi, cieńszymi liniami oznaczone są te progi właśnie 3 odchyleń standardowych. No i widzimy, że dane, które leżały poza tymi progami, zostały usunięte, oznaczone X-em i w ich miejsce została wpisana pewna wartość, która już lepiej oddaje ciągłość i dynamikę naszego zbioru danych. Następnie możemy dodatkowo jeszcze na przykład wygładzić nasze dane. Być może faktycznie jest to jakiś odczyt z powiedzmy jakiegoś czujnika i zawiera on w sobie bardzo dużo wysokich częstotliwości, które interferują nam z naszymi pomiarami i być może chcielibyśmy wygładzić te dane, w pewien sposób je przefiltrować i ponownie tutaj możemy podać dane wejściowe jako właśnie nasze data, oś x jako w naszym przypadku x i jakiej metody chcemy użyć do wygładzenia naszych danych. Możemy użyć ruchomej średniej, ruchomej mediany, filtra Gaussa i wiele, wiele innych oraz jaki czynnik ma być tego wygładzenia. Czy też określić, jak szerokie ma być okno tej średniej ruchomej. Widzimy, że ciemno-niebieskim kolorem zostały zobrazowane nasze wygładzone już dane, te piki zostały nieco już obniżone i nie wpływają tak znacząco na nasze dane. Następnie możemy spróbować zlokalizować ekstrema w naszych danych.
Ponownie użyjemy tutaj Live Editor Task, czyli takiej aplikacji okienkowej. Jako dane wejściowe użyjemy Smooth Data. Smooth Data zostało stworzone właśnie w tym poprzednim kroku. Tutaj podaliśmy nazwę zmiennej, która powstała w wyniku tego, która powstała w wyniku właśnie tego wygładzania. Tutaj poszukujemy ekstremów i określamy, jakich ekstremów poszukujemy, w przypadku zarówno maksimów, jak i minimów, w jaki sposób będziemy ich także poszukiwać, ile maksymalnie może być tych ekstremów, o ile mogą minimalnie od siebie być na przykład oddzielone, tak żeby jedno jakieś szersze ekstremum nie było uznane jako kilka ekstremów jednocześnie. I widzimy tutaj, automatycznie generuje się kod MATLABA, który spełnia dokładnie te właśnie zadanie. Jednakże my nie musimy pisać ani tutaj linijki, nie musieliśmy wpisywać samodzielnie. Wszystko to zostało wykonane automatycznie. I na wykresie naszych danych tutaj oznaczane są ekstrema przy użyciu takich pomarańczowych i żółtych trójkątów. I jako tytuł wykresu pojawiła się informacja, ile ekstremów znajduje się w naszych danych. Kod wygenerowany możemy sobie pokazywać, bądź też możemy go ukryć, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani akurat jego treścią. Kolejnym przykładem, który chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób wykorzystywane mogą być tak zwane live skrypty, to jest właśnie przykład tutaj obliczeń związanych z obliczaniem dynamiki systemu. Taki tutaj skrypt, jak widzimy, został stworzony dla uczniów pewnego uniwersytetu i jak widać wyjaśnia on pojęcia związane z obliczaniem i modelowaniem systemów dynamicznych. Na początku tutaj mamy sekcje odpowiadające za na przykład oczyszczenie tych danych i żeby zacząć rozwiązywać ten problem z czystą kartą. I widzimy, że tutaj połączone są ze sobą zarówno fragmenty kodu MATLABA, jak i elementy tekstowe, a także elementy graficzne. Tutaj autor tego skryptu pokazuje, w jaki sposób dotarł do modelu tego systemu zapisanego przy użyciu zmiennych stanu. Cały opis problemu się tutaj znajduje i następnie podawane są parametry, czyli na przykład masa, współczynnik sprężystości sprężyny, czy też współczynnik tłumienia i podawane są ustawienia tego problemu. I mamy tutaj dokonaną pierwszą symulację zachowania tego systemu. Widzimy pozycję masy pierwszej i pozycję masy drugiej. Podobnie możemy zrobić dokonać dokładnie tego samego, tylko że z innymi na przykład warunkami początkowymi. I widzimy już, że przy użyciu innych warunków początkowych i innego wymuszenia inną siłą, otrzymujemy system, którego zachowanie wygląda w sposób następujący. W ten właśnie sposób możemy używać LiveScriptów jako takiej metody na tłumaczenie pewnych zagadnień, łącząc ze sobą zarówno skrypt MATLABA, jak i pisemny, słowny opis danego problemu. Kolejnym zastosowaniem będzie w tym przypadku dopasowywanie krzywej do danych, czyli zadania związane na przykład z regresją. Pozwolę sobie wyczyścić przestrzeń roboczą MATLABA i załaduję dane, na których będę pracował. Następnie uruchomię aplikację, która nosi nazwę Curve Fitting App i pozwala właśnie na dopasowywanie krzywej do danych. Po chwili uruchomiła mi się aplikacja właśnie Curve Fitting App, w której mogę dokonywać dopasowywania krzywej do danych. Na samym początku podaję, jakich danych będę używał. W moim przypadku na osi X będą znajdować się dane z wektora CDate, a na osi Y dane z wektora POP. I dane te są teraz wyświetlane na wykresie. Widzę, że tutaj została już stworzona pierwsza jakaś akurat prosta, dopasowana do tych moich danych i będę teraz dokonywał analizy. Przede wszystkim moje dane obrazują populację ludzi na świecie,
w zależności od w danym roku, tutaj z interwałem co 10 lat, co dekadę. Próbuję tutaj oszacować, w jaki sposób populacja ludzkości będzie się zmieniać w czasie i jak może na przykład w przyszłości wyglądać populacja ludzi na świecie. W górnym okienku wybieram, jaki model chcę dopasowywać do swoich danych. No, widzę już, że model wielomianowy pierwszego stopnia nie pasuje do moich danych, więc spróbuję użyć na przykład modelu drugiego stopnia i widzę, że wygląda to już nieco lepiej. Mogę dodatkowo na przykład wyświetlić sobie tutaj wykres określający mi na przykład błędy. Jeżeli chcę porównać ze sobą kilka modeli, wystarczy, że w okienku na dole, które tutaj znajduje, w którym znajduje się podsumowanie moich tworzonych modeli, zduplikuję sobie aktualnie analizowany przeze mnie model i na przykład ten pierwszy, pierwotny, możemy nazwać na przykład Poli 2, jako że jest to model drugiego stopnia, wielomianowy drugiego stopnia. Natomiast ten drugi model nazwiemy jako Poli 3 i będzie to model wielomianowy stopnia trzeciego. Podobnie mogę na przykład... widzimy tutaj jeszcze MATLAB przekazuje nam informację, że równanie, które wynikło z tego dopasowania, jest źle uwarunkowane, więc możemy użyć tutaj opcji centrowania i skalowania tych danych, żeby polepszyć wynik. Ponownie mogę na przykład zduplikować poli 3 i nazwać tutaj poli 4 i przedstawić model stopnia 4. Dodatkowo mógłbym na przykład stworzyć jeszcze kilka modeli. Na przykład będzie to poli 6, będzie to stopień, model stopnia 6 i na przykład stworzę jeszcze jeden model, który nie będzie już modelem wielomianowym, tylko będzie to na przykład model, powiedzmy, niech będzie to model eksponencjalny. Od razu widzę, że ten model, który tutaj stworzyłem, no, jest najgorszy spośród tych wszystkich modeli. Źle oszacowuje te moje dane, więc od razu mogę się go pozbyć. Teraz spróbuję porównać ze sobą wszystkie stworzone przeze mnie modele i no, w takim celu, aby wybrać ten, który najlepiej oddaje moje dane. Widzę, że model stopnia 6 zdaje się dopasowywać do moich danych całkiem nieźle. Natomiast możemy tutaj dokonać jeszcze takiej analizy, to znaczy na przykład, co by było, gdybyśmy postarali się przewidzieć przyszłość. Ustawię na przykład limit osi X i Y, tak żeby maksymalny rok był to rok 2050, a żeby maksymalną wartością na osi Y było 400. Już widzę, że według tego tworzonego modelu, według tego modelu ludzkość wyginie do roku 2050. No, jest to całkiem odważne stwierdzenie, zatem widzę, że ten model wcale dobrze nie uogólnia tych moich danych i nastąpiło zjawisko tak zwanego overfitting, czyli przeuczenia się tego modelu. Tak? On zbyt dobrze starał się dopasować do tych danych, no i w konsekwencji dokonał błędnego dopasowania. Także na pewno model stopnia 6 muszę już usunąć, ponieważ nie będzie on właściwy do tego typu problemu. Jeśli chodzi o model stopnia 4, widzę także, że całkiem dobrze dopasowuje się do moich danych. Natomiast co, gdybyśmy wyskoczyli w przyszłość? Widzimy, że populacja ludzkości nadal rośnie, więc zdaje się to być znacznie lepszym modelem do opasowywania, do oszacowywania moich danych i do opisu zmiany populacji ludzkości z biegiem lat. Następnie mogę postarać się porównać ze sobą wyniki tutaj numerycznej analizy tych algorytmów i tych modeli. W okienku po lewej stronie znajdują się parametry danego modelu. Na przykład wartości współczynników danego modelu, wartości wszystkich współczynników, a także tak zwany confidence bounds, czyli zakresy,
gdzie model ma 20, ma 95% pewności, że w takim zakresie znajduje się pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej współczynnik tego modelu danego stopnia. Tutaj znajdują się parametry opisujące, jak dobrze został ten model dopasowany do danych, na przykład sumę błędów kwadratowych, czy taki parametr jak R kwadrat, czy też R kwadrat, które zostało jeszcze nieco ulepszone, adjusted R square, czy też błąd średniokwadratowy. Także wszystkie te dane, znaczy te dane tutaj numeryczne, widzę wyświetlone tutaj w tym okienku poniżej, co pozwala mi porównywać pomiędzy sobą poszczególne modele, czyli model drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Mogę na przykład kliknąć daną kolumnę, żeby posegregować te modele względem danej miary dopasowania i na przykład względem sumy kwadratów błędu albo na przykład tego parametru R kwadrat. I widzę, że w tym przypadku te statystyki pokazują, że model czwartego stopnia zdaje się być najlepszy i gdzieś tam model drugiego i trzeciego stopnia są dopiero po tym modelu czwartego stopnia. Dodatkowo mogę na przykład użyć nieco innego sposobu wyświetlania moich modeli, ponieważ mogę podzielić sobie ekran i jednocześnie wyświetlić dwa wykresy modelu trzeciego stopnia i modelu czwartego stopnia wraz z ich charakterystykami. Gdy przyjrzę się tym współczynnikom modelu danego stopnia, mogę zauważyć, że zarówno w modelu trzeciego i czwartego stopnia ten współczynnik P1 no, przyjmuje pewne wartości, natomiast te zakresy pewności, jakie wartości może przyjąć ten współczynnik, no, tutaj przekraczają 0. Oznacza to mniej więcej tyle, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że ten współczynnik P1, a także w tym przypadku P2, tutaj też P1, będą wynosić 0. Stąd też pojawia się pytanie, po co używać właśnie tych współczynników. Zatem okazuje się, że dla tego problemu najlepszym modelem będzie model stopnia drugiego, ponieważ współczynnik zarówno P1, P2, jak i P3 zawierają te swoje zakresy, te zakresy stworzone przez nie wcale w żadnym punkcie nie przekraczają zera, co jest zachowaniem przeze mnie pożądanym. Gdy już stworzę sobie taki model i jestem zadowolony z tego, w jaki sposób on działa, mogę taki model zapisać do przestrzeni roboczej MATLABA. Zapisuję go jako pewien obiekt, mogę także zapisać sobie te parametry opisujące mi to dopasowanie oraz wyjście output, czyli właśnie tą funkcję dopasowanie do struktury MATLABA, w przestrzeni roboczej. I gdy teraz wrócę do MATLABA, widzę, że właśnie tutaj zostały zapisane wszystkie parametry mojego modelu oraz cały ten model. I teraz, jeżeli chciałbym w jakiś sposób ten model wykorzystać, mogę dokładnie ten plik przekazać innej osobie, czy użyć tego pliku na jakimś innym zestawie danych i wykorzystać już ten model w rzeczywistości i w jakiś sposób rozwiązać mój problem, który związany jest z dopasowywaniem krzywej do danych. Kolejnym elementem, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, to korzystanie z dokumentacji MATLABA. Co dzieje się, gdy na przykład nie rozumiemy jakiejś funkcji, która pojawia się w kodzie, albo na przykład już nie pamiętamy, w jaki sposób jej użyć? MATLAB posiada bardzo zaawansowaną dokumentację i chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób z niej korzystać. Jeżeli na przykład posiadamy jakąś funkcję, znamy pewną funkcję, której no nie jesteśmy pewni, w jaki sposób ona działa, czy zapomnieliśmy, wystarczy, że wpiszemy tą funkcję w wyszukiwarce w rogu MATLABA, co uruchomi nam dokumentację i wyglądającą nieco jak zwykła przeglądarka internetowa, gdzie możemy uruchomić artykuł związany z daną funkcją. Artykuły te pokazują nam, w jaki sposób wygląda składnia tej funkcji
opis tej funkcji, co dokładnie ona robi, czy w jaki sposób te składnie różnią się od siebie. Posiadają także szeroko rozwinięte przykłady, gdzie możemy lepiej zrozumieć działanie tej funkcji już na konkretnym problemie. Dodatkowo możemy na przykład dostać bardziej dokładne opisy tych parametrów wejściowych, jakie typy danych przyjmuje dany parametr wejściowy, jakie są na przykład, jakie mogą być na przykład te dane wejściowe, a także parametry wyjściowe, co dokładnie tutaj ta funkcja nam daje, w jaki sposób, co ona oblicza. Wiele tutaj funkcji posiada także możliwość opisu algorytmów, w jaki sposób dokładnie jest realizowana ta funkcja. I na przykład jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć się więcej na ten temat, tutaj podane są źródła, na podstawie których zostały obliczane, na podstawie których został stworzony ten algorytm, i tutaj także znajduje się więcej możliwości, czy na przykład generacja kodów C czy C++, tak żeby przyspieszyć działanie danej funkcji. Jeżeli na przykład nie znamy konkretnej nazwy funkcji, tylko chcemy dopiero znaleźć jakąś funkcję, która pomoże nam rozwiązać nasz problem, możemy użyć dokumentacji MATLABa zupełnie tak, jak użylibyśmy na przykład przeglądarki Google Chrome. Wystarczy, że wpiszę na przykład Solving Ordinary Differential Equations i wpisując taką frazę, widzę, że pierwsza tutaj informacja Ordinary Differential Equations i widzę opis dokładnie tego problemu, który chciałbym rozwiązać, czy rozwiązywanie zwyczajnych równań różniczkowych w MATLABie. Widzę na przykład solwery, które mi to umożliwiają i mogę dane solwery na przykład kliknąć i sprawdzić, jak dokładnie one działają, jakie opcje zawierają. Znajdują się także tematy, które pomagają wybrać mi na przykład właśnie solwer, bądź opcję danego solwera, w jaki sposób to zrobić, oraz szereg przykładów, które rozwiązują dokładnie jakieś problemy rozwiązywania równań różniczkowych. Kolejnym i ostatnim już elementem, który chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, będzie to rozwiązywanie problemów związanych z optymalizacją funkcji w MATLABie. Przykładem będzie tutaj znalezienie minimum funkcji Rosenbrocka, która opisana jest tym równaniem po prawej stronie. I tutaj widzimy wygląd tej funkcji Rosenbrocka. Jest to taka funkcja bardzo często wykorzystywana w dziedzinie optymalizacji funkcji. To jest taka funkcja, powiedzmy, testowa, sprawdzająca, jak dobrze działa nasz algorytm, ponieważ jest ona bardzo trudna dla algorytmów optymalizacyjnych do rozwiązania, do znalezienia minimum funkcji. Posiada ona bardzo głębokie minimum, które znajduje się w takiej stromo nachylonej dolinie po obydwu stronach. Sprawia to bardzo duże problemy algorytmom optymalizacyjnym. I teraz możemy przejść do MATLABa, aby rozwiązać ten problem. Aby tego dokonać, utworzę znany już Państwu nowy live script. Następnie użyję, żeby nie pisać kodu własnoręcznie, posłużę się tutaj właśnie Live Editor Task, który zainteresowany jest optymalizacją danej funkcji. Wstawia się tutaj takie okienko z aplikacją, która pozwoli mi na optymalizację wszelkiej maści problemów. Domyślnie trybem wyświetlania live scriptu jest taki, gdzie po lewej stronie znajduje się kod czy też aplikacje, a po prawej znajdują się wyniki tego kodu. Jest to bardzo często niekorzystny tryb wyświetlania, więc ja tutaj zmienię sobie ten tryb, aby wyniki działania danej funkcji wyświetlały się poniżej tej funkcji. I teraz muszę sobie określić typ mojego problemu. W tym przypadku funkcja celu jest funkcją nieliniową, która posiada także nieliniowe ograniczenia. Automatycznie solver został wybrany jako fmincon, który rozwiązuje właśnie takie nieliniowe problemy minimalizacji. Jest on rekomendowany automatycznie przez tę aplikację, że będzie najlepszy do rozwiązania tego problemu. Następnie muszę wybrać dane, które opisują ten mój problem, czyli przede wszystkim funkcja celu. I mogę sobie ją uruchomić z na przykład osobnego pliku czy osobnej funkcji, bądź też utworzyć funkcję lokalną w tym skrypcie. Bądź też, jeżeli miałbym ją już gotową, mógłbym tutaj ją wybrać, utworzę sobie tą funkcję
i automatycznie tutaj utworzyła mi się przykładowa funkcja, właśnie funkcja Rosenbrocka, która została opisana w ten sposób, Objective Function. Teraz mogę ją wybrać tutaj z tego rozwijanego menu, Objective Function, jako moją funkcję celu. Następnie muszę podać, jaki jest punkt początkowy tego algorytmu optymalizacji i musi to być zmienna znajdująca się w mojej przestrzeni roboczej. Zatem ja mogę dodać tutaj nową sekcję i na samym początku utworzyć sobie taki wektor x0, który przyjmie wartości 0,0 i uruchomić tą sekcję. Ten wektor następnie znajduje się już w mojej przestrzeni roboczej MATLABA, właśnie w tym miejscu, i mogę go teraz użyć jako punktu początkowego mojego zadania optymalizacji. Następnie muszę podać jeszcze moje nieliniowe ograniczenia dla tej funkcji. Chciałbym ograniczyć tą funkcję, aby znaleźć minimum tej funkcji w tak zwanym dysku jednostkowym, który znajduje się w którego środek znajduje się w punkcie 0,0 i ma on promień 1. Ponownie tutaj użyję funkcji lokalnej, którą dopiero utworzę, i następnie zdefiniuję swoją funkcję ograniczeń w sposób następujący. Usunę tą i podam funkcję UnitDisk, która opisuje właśnie takim równaniem te moje ograniczenia. I mogę ją następnie wybrać tutaj z tego rozwijanego menu. Na samym końcu mogę podać tutaj różnego rodzaju opcje. Jest związane już z wyświetlaniem na przykład wyników optymalizacji. Wybiorę tutaj, żeby po każdej iteracji wyświetlały się dane dotyczące procesu optymalizacji i żeby na wykresie wyświetlała się wartość tej funkcji celu. Następnie, uruchamiając przycisk Run Section, widzę, że wyświetla się wykres całej tej optymalizacji i też wypisywane są właśnie parametry dotyczące tej optymalizacji. Widzę, że po niecałych 25 iteracjach najprawdopodobniej zostało znalezione właśnie moje minimum. Widzę tutaj moją funkcję celu i parametry związane z optymalizacją. I zostało tutaj znalezione minimum, którego wartość tej funkcji celu jest napisana tutaj w tytule. Jeżeli chciałbym na przykład wyświetlić sobie na przykład współrzędne tego minimum, wystarczy, że wyświetlę sobie solution, parametr solution oraz parametr solution, a także parametr objective value. Po uruchomieniu tej sekcji, po chwili wyświetlają mi się tutaj współrzędne mojego minimum, a także wartość funkcji celu w tym punkcie. Jeżeli chciałbym zobaczyć, w jaki sposób zostało to dokonane, mogę tutaj, używając tej strzałki, zobaczyć kod, w jaki sposób on został automatycznie wygenerowany przez MATLABA, i ten kod oczywiście też mogę komuś chociażby przekazać, i żeby taka osoba mogła też uruchomić dokładnie ten sam kod i ten sam problem użyć do optymalizacji. Dziękuję Państwu za uwagę i za obejrzenie tego nagrania. Mam nadzieję, że udało mi się nieco Państwu przybliżyć, w jaki sposób możemy rozwiązywać wszelkie problemy inżynierskie przy użyciu MATLABA, i także nie pisząc ani jednej linijki kodu, tylko przy użyciu interaktywnych aplikacji. MATLAB z biegiem czasu się zmienia, nie jest już tylko językiem programowania, posiada wiele okienkowych aplikacji, które znacząco ułatwiają pisanie programów i rozwiązywanie problemów inżynierskich. Zachęcam do kontaktu i dziękuję Państwu za uwagę.